Elo, elo, siemandero, ja jestem DJ Mamona i witam was w kolejnym odcinku. Nudzisz się siwy? Naszego wspaniałego tutaj Wiedźminka, także jeszcze patrzymy jakieś wątki, które no, mogą nas... Mały fiutek. Cichaj tam. Ależ mam kaca. Może nie wszystko przeszukałam. Dużo baba drugiej babie wsadziła do życi grabie. Odbiała pała. Jeszcze przeszukajmy ten pokój. Zejdź mi z oczu. Nie wiem, co tu możemy... Nudzisz się siwy? Chciałam podpalić. O. No gdzie? Może tu coś?
dedykacja dla barona i jego żony mieli w Wyzimie wysoko postawionych znajomych. Oj, coś mi się zaczęło. Klejna bym pierdolno, wódki jakieś nie masz? Ten z tego. Dasz od dobrodziejek worek jaki. Powiem, ale pójkę do lasu odprowadzili. Twoi kompani dawno już duchy między siebie podzielili. Przynajmniej ja bym tak zrobił. Cicho. Siły na kaźń za... Wiedźmin! Z nieba żeście nam tu spadli! Coś mnie tu nilgardzkim ścierwem co. Zobaczymy jeszcze dół. Może wyprowadzimy pokrakę. Pokraka chyba śpi. Więc zaraz pójdziesz go obudzić, prawda? Ten tego. Ten tego, no... Czekaj! Wybaczcie, że tak akurat... Cicho... Jestem, ale próbuję coś wyszukać i już teraz zapomniałam, co to było. Arr! Raz za wozem, raz na koziu. Nie jesteście z Baronowych, prawda? Ale nie bój się, przyjdzie kryska na matyska. Pamiętasz przecież Szerada, co ludzi chciał głodem wydusić. Klątwę tym na siebie ściągnął i szczury go żywcem. Może ten nóż do masła coś da. Lina się przyda, na pewno. Kurde. Baronowym donieśmy, że połcuchne w lesie kryje. A nóż coś do żarcia rzucą. No nie zawracajcie. Ojciec córkom kazał. Nic tu nie ma. Jesteś może u barona?
to nic, co by mogło potwierdzić ciekawość. Nie idzie na lepsze, oj nie. Wiesz, czym przychodzi płacić za ich po krwią i z... Ja wiem, coś ty za jeden? Starczy tego dobrego! Ja wiem, coś ty za jeden? Geralt! Dzięki. Miłej zabawy. Ja się nie bawię. Ja pomagam. Kurde, też mi nic nie pomoże. Nic tu po tobie. Odbiała pała. Kurwa jego mać. Zarząd do ludzi jak worek jagi. Tyle, że nie jedno, ale dwójkę do lasu odprowadzi. Może coś tu? Białowłosy, też wyglądasz, jakbyś wczoraj pochlał. Błagam, przysięgam, ja nie winny. Tak, a na kupców napadł prorok Lebiona. Rozkradliście towar, o czym jednaką wyłupiliście. Zasmuciło to bardzo, oj zasmuci. Może pójdziemy się pomodlić z wieczorem. Z głodu aż mi się w głowie kręci. Czym mogę służyć? Szukam kogoś, kto podejmie się wykonania dobrego pancerza. Zależy mi na najwyższej jakości. No cóż, robię w tym fachu już 20 lat i przyznaję, że osiągnąłem pewien stopień mistrzostwa. Tak, jasne. Nie zwracaj na nią uwagi. Ostatnio ciągle ma muchy w nosie. No, to co to ma być za pancerz? Lekki i wytrzymały. Taki, który nie krępuje ruchów i który można nałożyć bez niczyjej pomocy. I co jeszcze? Może ma się sam czyścić i podcierać ci tyłek, jak pójdziesz w krzaki? Dzięki. Wystarczy, żeby był wygodny, mocny i lekki. Słuchaj no, o pancerzach musisz wiedzieć jedno. Jak ma być wytrzymały, to nie może być lekki. Może, o ile wykona się go odpowiednimi narzędziami. Takimi, jakich używali ludzie z klanu Tordaroch na Undvik.
Joanna, miałaś się nie wtrącać, jak rozmawiam z klientami. Nie zawracaj głowy tymi swoimi skeligijskimi legendami. To nie legenda, tylko prawda. Mój dziadek pływał na Undvik po pancerze, bo ludzie z Tordaroch robili najlepsze. Tak było, aż jakiś rok temu wyspę spustoszył gigant. Ludzie uciekli albo zginęli, ale kuźnia pewnie nadal tam stoi. Warto to sprawdzić. Jeśli znajdę te narzędzia, zrobicie mi pancerz? Tak, wtedy tak, ale tylko wtedy. Legenda mówi coś więcej o tej kuźni? Ponoć wykuto ją w jednej z jaskiń po północnej stronie wyspy. Kiedy następnym razem będę na Skellige, spróbuję znaleźć narzędzia. Bywajcie. Idź swoją drogą. Drzewi! Oj! Dzisiaj mąka z żołędzi, kiść łupiano, a stargować to możesz ostatek na dnie. Klejna bym pierdolno, wódki jakieś nie masz? Zaraz zobaczymy coś u góry. Nie ma nic ciekawego. Wiesz co to wpierdol korekcyjny? Mordy, co jest, możemy na te potwory zapolować. Na szczerbatokowa lubę? Nie można. Cyc ma fajnie. O skrzekaczu mówię. Co wiesz, jak on w kurnikach buszuje? Ochujałeś? Bohater się znalazł. Ludu zbawiciel. Wyglądasz znajomo. Baron chuja mu zrobił. Cie. Naprawdę nic ciekawego tu nie ma. Jak baron się różnie, to się robi zły, a baron pije bez przerwy. Czy coś odszukam w tym ogrodzie? Tu już byłam. Warto się tu rozejrzeć. Warto się tu rozejrzeć. Kurde.
zaś mnie to nie lga. Naprawdę, ja już nie wiem, co tutaj... Ratonga. Zejdź mi z oczu. Może wyprowadzimy pokój. Dobra. Może tu? Przynajmniej mogę sobie poćwiczyć. Co jest, koleżko? Blady jesteś jak gówno owsiane. Zobaczę, ile mam nagrania. No, 25 minut. To... Mały fiutek. Przepraszam.
Nie denerwuj mnie. Zarobku poszukać? Poczekaj chwilę. Ludzi nie wkurwiasz tym białym ryjem? Żeby na te potwory zapolować. Masz czerwony balon to, balon sram to. Zaraz zobaczymy. Dali się kurwa oklepać jak nowigradzkie dziwki. Dziwisz się? Wiedźmak z nimi tańcował. A ten wiedźmak to skąd się wziął? Zmierz się ze mną! Ho! Coś? Ej, ty tam! Wstawaj! Będziemy się potykać! Ty byś się mógł o własne ciżmy potknąć, niedorostku. Wstawaj, mówię! Jam jest Ronwit z Małego Łęgu. Świętym ślubem związan. O, jak mi przykro. Współczuję. I że dla najpiękniejszej panny Jagódki 100 rycerskich pojedynków stoczę. Wyciągaj miecz, co rychlej, bo mi pilno. Jeszcze 99 zostało. Służę, racja. Załatwmy to szybko. Litości! Wystarczy ci już? Tak. Tym razem miałeś szczęście. Ale kiedy się znowu zmierzymy... Jeżeli jeszcze raz rzucisz mi wyzwanie, podniesiesz na mnie rękę, wyciągniesz miecz lub choćby krzywo spojrzysz, zabiję cię. Takiś pewny? Tak. No to zobaczymy. Może coś tutaj się znajdzie. Jedź, płotka! Może tak będę jeździć. Pozwól się żyć! Dalej, płotka, dalej!
walcz! Kończymy odcinek. Dzięki wam bardzo serdecznie. Do zobaczenia w następnym odcinku.